Cześć, w dzisiejszym odcinku to jest HTC Desire 510. HTC Desire 510 stylistycznie znajduje się w okolicach Desire 816 i 610. Telefony są rzeczywiście bardzo do siebie podobne. Jest charakterystyczna owalna bryła, luźno inspirowana linią stylistyczną One. Natomiast niestety są też inne charakterystyczne cechy tamtych dwóch modeli, co oznacza, że są wielkie połacie niezagospodarowanego plastiku, który do niczego się nie przydaje. Są grubaśne ramki ekranu, które powodują, że telefon jest znacznie większy niż powinien być. I z tyłu na klapce baterii, podobnie jak w 610, niestety jest błyszczący plastik, który bardzo łatwo się rysuje i bardzo łatwo się brudzi. W związku z tym efektownie wygląda tylko wtedy, kiedy jest czysty. To wszystko na minus. Na minus również fakt, że klawisz blokowania telefonu znajduje się na górze, a nie z boku. HTC powinno się jednak nauczyć, że klawisz z boku jest znacznie wygodniejszy niż na górze, po prostu łatwiej się do niego sięga. Natomiast jeżeli szukać jakichś plusów, to z całą pewnością telefon może się podobać, jeżeli tylko się nie będzie jakoś dopatrywało wielkich wad. Spotkałem osoby, które mówiły, że telefon wygląda zupełnie w porządku. Na pewno na plus również są krawędzie boczne telefonu, które są zaoblone. Dzięki temu telefon przyjemnie wpasowuje się w dłoń, dość przyjemnie się go trzyma. Da się również telefon otworzyć inaczej niż 610 i 816, w związku z tym jest swobodny dostęp do baterii. Można dokładać sobie pamięci, bo jest slot na karty pamięci. Telefon pracuje na kartach microSIM. Ekran Desire 510 ma 4,7 cala i rozdzielczość 480x854 i niestety dla takiego rozmiaru to jest za mało. Widać wyraźnie strzępienie, widać wyraźnie, że nie wszystkie czcionki, jeżeli macie jakieś tam małe, oddalone, są czytelne i to powoduje problemy w codziennym użytkowaniu. Druga kwestia to niestety nie najlepsza jakość tego ekranu, dlatego że ekran jest dość ciemny, dodatkowo ma problem z kolorystyką, kolory są zimne, wyglądają na wyblakłe. Trzeci problem to fakt, że nie najlepsze są kąty widzenia, w niektórych płaszczyznach rzeczywiście po prostu nic nie widać, pojawia się efekt negatywu i w efekcie ekran Desire 510 to niestety jego wyraźna wada. Dodatkowo w urządzeniu, które ja trzymam w dłoni, pojawiały się problemy z panelem dotykowym. Nie wszystkie komendy były interpretowane poprawnie i jeżeli to jest coś więcej niż tylko wada tego jednego egzemplarza, który trzymam w dłoni, no to niestety Desire 510 ma duży problem. Telefon pracuje na 4-rdzeniowym procesorze Snapdragon 410. To jest zupełnie nowa jednostka, 4-rdzeniowa, taktowana zegarem 1,2 GHz. Natomiast wyróżnia ją to, że jest wykonana w technologii 64-bitowej. Jest wsparta układem graficznym Adreno 306, jest na pokładzie 1 GB pamięci RAM i tak naprawdę ta 64-bitowa technologia nie wprowadza tutaj wiele, nie zmienia wiele, dlatego że sam system, na którym urządzenie pracuje, jest ciągle jeszcze 32-bitowy. Natomiast biorąc pod uwagę takie osiągi w codziennej pracy, jest bardzo dobrze. To jest szybkie urządzenie, rzeczywiście takie, w którym nie czeka się na żadne komendy, na wykonanie żadnych komend. Na pewno pomaga fakt, że jest po prostu wyświetlane mało informacji przez to, że jest po prostu niższa rozdzielczość niż konkurentów. Natomiast w testach benchmarkowych tak naprawdę żadnej przepaści jakiejś wielkiej nie ma. Ani Adreno 306, ani ten nowy procesor nie okazują się jakieś wyraźnie szybsze. Jest niewielka różnica, ale nie ma żadnej przepaści. Telefon pracuje na Androidzie w wersji 4.4 z nakładką systemową Sense w wersji 6.0 i na szczęście jest to ten interfejs, który możecie spotkać w na przykład Desire 610 czy 816, a nie w 310, czyli nieokrojony. To jest pełna wersja, w którym znajdziecie wszystkie ulubione elementy. Ja znalazłem te, które bardzo lubię, czyli przede wszystkim bardzo prosta, bardzo jasna obsługa. Po drugie, skrócone animacje, które sprawiają, że urządzenie rzeczywiście pracuje szybciej, przynajmniej tak się wydaje. Trzecia rzecz to znalazłem również w galerii funkcję Zoe, która pozwala na tworzenie takich mini klipów ze zdjęć albo filmów, które sobie wcześniej nagraliśmy. Wszystko montuje się automatycznie, dodawany jest dźwięk i filtr i wygląda rzeczywiście to po prostu później mega efektownie, jako taka mini relacja z jakiegoś wydarzenia. Można prezentować znajomym, wszyscy na pewno będą pod wrażeniem. Tutaj dodatkowo połączony jest z serwisem Zoe, który w końcu działa. To jest serwis, w którym tymi swoimi filmami Zoe, które stworzyliście, możecie podzielić się z innymi, możecie również obejrzeć te, które ktoś tam inny stworzył. Wszystko rzeczywiście pracuje bardzo fajnie i na pewno to jest przydatny i praktyczny dodatek interfejsu Sense. W telefonach od HTC podoba mi się również tryb samochodowy, który włącza duże ikony na ekranie po to, żeby było znacznie wygodniej sterować telefonem, kiedy on jest wpięty do jakiegoś, powiedzmy, uchwytu samochodowego, kiedy prowadzicie samochód i trzeba po prostu coś tam kliknąć albo ustawić sobie na przykład nawigację. To jest mega praktyczna rzecz. Podoba mi się również to, że jest aplikacja do osobnego tworzenia kopii zapasowych, w której możecie rzeczywiście stworzyć jakąś kopię danych w telefonie. Można sobie ustawić również interwał, tak żeby one były wykonywane automatycznie, to na plus. Podoba mi się również to, że na pokładzie telefonu jest taka aplikacja, która nazywa się HTC Dot View i ona jest dedykowana do etui Dot View, które kiedyś Wam pokazywałem w teście HTC One M8. Mega efektownego, mega fajnego. Tutaj go nie dostałem w zestawie, natomiast jeżeli telefon będzie mógł pracować z takim etui, to rzeczywiście będzie to bardzo fajna sprawa. To na pewno na plus.
Całość interfejsu na pewno działa bardzo szybko, bardzo płynnie. Ja byłem zadowolony z prędkości i wygody obsługi tego telefonu. Odtwarzacz muzyki w Sense w wersji 6 to aplikacja, którą bardzo lubię. Ze względu na jej funkcjonalność. Znajdziecie w niej możliwość tworzenia playlist według folderów. Można również pobierać sobie okładki. Telefon robi to automatycznie i robi to dobrze. Trzecia rzecz, która mi się podoba, to wizualizacja. Po przesunięciu w prawo, kiedy słuchacie jakiejś muzyki, pojawia się taka rzeczywiście efektowna animacja. To wszystko na plus. Na minus niestety wielki minus fakt, że nie ma equalizera. W związku z tym nie można dostosować muzyki do własnego widzimisię. Natomiast z całą pewnością nie należy jakoś ganić telefonu za jakość odtwarzanego dźwięku. Telefon gra ok. Nie jakoś porażająco dobrze, natomiast zupełnie w porządku. Do takich codziennych zastosowań będzie, myślę, wystarczał większości użytkownikom. Natomiast jeżeli chodzi o cechy, które są na minus, pamiętajcie, że Desire 510 i na cenie 610 i 816 nie ma stereofonicznych głośników na froncie. Jest tutaj niestety jeden głośnik mono z tyłu. Aparat telefonu ma 5-megapikselową matrycę i niestety jest pozbawiony autofokusu i lampy błyskowej. I na tym etapie pewnie spodziewacie, że będę mówił już tylko same minusy, bo rzeczywiście tak podpowiada specyfikacja, ale jednak telefon zasługuje na dwa plusy. I pierwsza sprawa to fakt, że interfejs jest kopiowany z droższych modeli, przez co jest bardzo wygodny. Jest możliwość sterowania trybami, jest możliwość również zarządzania jakimiś tam dodatkowymi ustawieniami gdzieś głębiej, jeżeli ktoś chce pogrzebać sobie w ręcznych ustawieniach tego aparatu. Drugi plus Desire 510 należy za to, że aparat robi zdjęcia niemal błyskawicznie. Rzeczywiście to chyba jeden z najszybciej robiących zdjęcia telefonów, jakie istnieją. Bo rzeczywiście można trzaskać jedno zdjęcie po drugim w zasadzie bez żadnych opóźnień, przez to, że nie ma autofokusu. Natomiast jakość zdjęć robionych Desire 510 jest taka, jak sugeruje specyfikacja telefonu, co oznacza, że nie jest po prostu dobrze. To znaczy, na zdjęciach brakuje ilości rejestrowanych szczegółów, nie jest jakaś fatalna ta ilość, natomiast mogło być znacznie lepiej. Kontrast i jasność tych zdjęć są dobre tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z dobrze naświetloną scenerią, kiedy po prostu jest ciepły, słoneczny dzień. Kiedy robi się szarówka, no to niestety zdjęcia wyglądają już dużo, dużo gorzej. I w efekcie, jeżeli chcielibyście robić zdjęcia tym aparatem, to tylko po to, żeby je wyświetlać później na ekranie telefonu. Może wrzucić na jakiś tam portal społecznościowy, ale z całą pewnością nie po to, żeby wyświetlać je na dużych ekranach. Podobnie jest z nagrywaniem wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością Full HD, ale ciężko uznać jakość kręconego wideo za dobrą. Telefon jest wyposażony w przeglądarki internetowe Chrome i Internet, można korzystać z obu, obie są wygodne, obie pracują bardzo szybko. Niestety wygodę przeglądania internetu psuje słaba rozdzielczość ekranu i po prostu słaba jakość ekranu. Natomiast na pewno będzie podkreślane mocno w reklamach Desire 510 w przekazie marketingowym, że telefon nie jest wyposażony w moduł LTE i rzeczywiście tak jest, znajdziecie go tutaj na pokładzie. Natomiast jeżeli chodzi o czas trzymania baterii na jednym ładowaniu, telefon radzi sobie mniej więcej 2 dni, co oznacza, że jest to zupełnie średni wynik, nie odstający od innych telefonów konkurentów. Podsumowując, HTC Desire 510 to telefon, w którym już na pierwszy rzut oka widać strategiczne wady. Jest to po prostu wielgachna, nieprzystająca do rozmiaru ekranu obudowa. Jest problem z wyświetlaczem, który nie jest najlepszy. No i jest również problem ze słabymi multimediami, w tym z aparatem fotograficznym i są to strategiczne wady, których niestety dobry procesor nie jest w stanie zniwelować. Szczególnie, że urządzenie na wolnym rynku kosztuje około 800 zł i to jest zupełnie absurdalna cena dla telefonu, który warto byłoby kupić tylko wtedy, kiedy miałby jakąś naprawdę rewelacyjną cenę. Tutaj rzeczywiście takiego efektu nie ma. W związku z tym ja niestety HTC Desire 510 odradzam. A co Wy sądzicie o Desire 510? Czy telefon przypadł Wam do gustu, czy nie? Ja niestety uważam, że jest wyjątkowo przestrzelona cena tego urządzenia. Może jak będzie mocno spadać, to telefon okaże się jednak lepszym zakupem niż teraz. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, który z telefonów kupić, no to piszcie na naszej ścianie na Facebooku. Zapraszam Was również do komentowania tego filmu i zasubskrybowania tego kanału na YouTube. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!